Witam was bardzo, bardzo serdecznie w trzecim odcinku Zagrajmy w Postal 2. Wiem, że w poprzednim odcinku było parę błędów, mianowicie trochę mi przerywało, jak się wczytywała gra, plus końcówkę trochę urwało. No niestety, dopiero uczyłem się ogarniać nagrywanie tej gry. Czy nie podpisalibyście? Ale teraz będzie okej. Więc na samym początku spróbujemy zdobyć potrzebne podpisy. Wystarczy, że zdobędziemy ich 8. A jak wspomniał koleś, mamy dobrą rękę do ludzi. Najpierw jednak zobaczmy, co tutaj nam piszą w gazecie. Ciekawe, czy rzuci tym tekstem Bruce'a Willisa? Może zapytam, pewnie to lubi. Burmistrz ogłasza dzień Gary'ego Colemana. Gary pojawia się w Paradise Mall. Demonstranci pikietują pod biblioteką. Oj, to dzisiaj będzie nas dotyczyć. Dziś rozpoczęcie prób orkiestr dętych. Policja zakłopotana gwałtownym wzrostem wskaźnika zabójstw od wczorajszego dnia. Ciekawe, kto za tym stoi. Otwarcie biblioteki. A, orkiestra! Z orkiestrą wiąże się bardzo ciekawa rzecz. Ja wpaduję do domu sąsiada, który teraz o dziwo jeszcze żyje. Znaczy, już żyje. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Podpisuj petycję! No dobra, nieważne. W każdym razie mamy tę naszą orkiestrę dętą. I z nią się coś niestety stanie. Znaczy, gdybym to ja zrobił, byłoby fajnie, ale niestety. Nie ja na to wpadłem. Bardzo fajna muzyka. A my idziemy szukać petentów. Wiem, że tam było wielu, ale cóż. Czyżby oni mieli zginąć w tym miejscu? Bo to różnie bywa. Za chwilę przyjdzie jakiś Allah Akbar i ich zacznie atakować. Witam pana policjanta. Albo nie, chwila. Dlaczego ja mam w ogóle jeden podpis na 8? Przecież nikt mi jeszcze ich nie dał. Czy podpisalibyście tej petycji? Przykro. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Podpisuj! Mam inne rzeczy do zrobienia. Podpiszesz? Dobra, myślę, że od tego zależy twoje życie, jakby nie patrzeć. Dzięki. No, udało się. Jestem ciekawy, czy podpisy osób martwych też się liczą. Jaka fajna orkiestra, jaka fajna orkiestra. A ty? Dzień dobry. Podpiszesz? Czy zechcesz podpisać petycję? Barack Obama? Przykro. Podpisuj. Powiedziałem, że masz podpisać. Moją petycję do cholery. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. No i masz szczęście. Dzięki. Oj, widzicie, kto tam biegnie? Ups. Chyba parę osób tutaj sponiewierano. No. Przepraszam. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. No pytam się, czy chcesz podpisać tę petycję? Coś nie w sosie ten pan jest. A pan, panie policjancie? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Wiem, że tutaj ktoś umiera, ale... Dzień dobry. Serio. Czy zechcesz podpisać petycję? Na pewno nie. Walnięty knurze. Ale panie władzo! Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Na pewno nie. O ty chamie! Walnięty knurze. Podpisuj to. Mordę. Podpisuj to. Podpiszesz to ty? To jest zdelegalizowanie straży miejskiej. Dobra, aresztuję cię. Stój, bo strzelam! Nie pchać się, starczy dla każdego. No dobra. O, pan Żyga. Czy nie podpisaliście tej petycji? Kurde, a tutaj pani koledzy umarli. Dzień dobry. Ale może chciałaby pani to podpisać? Na pewno nie, walnięty knurz. Posłuchaj mnie. Podpisuj. Twoi koledzy umarli, ty też możesz. Kurde, mać. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Wszyscy moi koledzy zginęli, ale ja uważam, że to brzmi nieźle. Okej, mamy połowę podpisów. Witam czy pana. Czy podpisalibyście tej petycji? Panie Eminem. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. O, widzicie? Ten od razu podpisał. Proszę pana. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. W ogóle, jaka nierealna, głupia sytuacja. Właśnie koleś
Arab, tak? Rozwalił połowę orkiestry. Wszyscy nie żyją, a oni sobie tak spacerują i jeszcze podpisują petycję. To jest dopiero... Czyli to jest piękny kraj. To jest piękne petycji? Miasto. Przykro mi. Panie Stephen Miller. Podpisuj moją petycję do cholery. Przykro mi. Podpisz tę petycję, albo pójdę za tobą do domu i zabiję cię jak psa. To prawda. Właściwie to okłamałem cię, bo nie musiałem z tobą do domu iść. O, tu być może mi podpiszą. To jest bardzo fajny klub. Dobra, nieważne. O, witam panią, co... Dzień dobry. Jest pani jedyną kobietą. Tutaj. Przykro mi. Słuchaj. Podpisz tę głupią petycję. Podpisz ją, no. Mam inne rzeczy do zrobienia. Przykro mi. Podpiszesz to ty, czy pozostali przy życiu członkowie twojej rodziny? No. No dobra, pan ma niczego nie zauważył, to... Pokrak. Pan Pokrak, panie Pokrak. Czy podpisalibyście tej petycji? Panie Pokrak! Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? A może pan, pani podpisze? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Oj, niestety. Dobra. Co tutaj mamy? Tutaj mamy łazienkę. To nie, to nas nie interesuje na chwilę obecną. A co mamy u góry? Co tu jest u góry? O, tu są drzwi. Ojdź. Kurde, trochę jak mój pokój, tylko że ja mam więcej fajnych sprzętów. Oj, dobra, wychodzimy. Proszę pana. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Pytam. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Na pewno nie. Walnięty kurde. No podpisz to. Jaja se szmato robisz? Słuchaj, panie policjancie. Podpisuj moją petycję do cholery. Na pewno nie. Walnięty knurze. W mordę. Kurde, dobra, to załatwimy sprawę inaczej. Tak, wszyscy to mówią. Nie będę polemizować z kimś, kto wpieprza nałogowo pączki. Dobra, ale my tu gadu gadu, a ta misja już dawno mogłaby być wypełniona. Witam pana, panie Lucky Louis. Czy chcesz podpisać petycję? Przykro mi. Słuchaj. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Na pewno nie. Walnięty knurze. Oje. Podpisz tę. Czemu oni są tacy niemili? Pójdę za tobą do domu i zabiję cię jak psa. Mów mi, Tom Cruise. No dobra. O, no to musimy niestety poszukać innych petentów. O, tam ktoś jest. Może ten miły pan się skusi. Zwłaszcza, że jest w takim miejscu, że nikt nie zauważy mojego morderstwa. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. No spoko. Dzięki. Czyli jednak wybrałeś głos rozsądku. Teraz przejdziemy się tutaj. Ostatni podpis. Znaczy podejrzewam, że ten pierwszy podpis to był nasz podpis. No to suka nas do tego zmusiła. O, witam panią. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. No i git. Mamy 8 podpisów, super! No i z bani! Teraz myślę, że najbliższe miejsce... Teraz myślę, że najbliższe miejsce, które możemy odwiedzić, to biblioteka. A my w przeciwnym kierunku idziemy. Dobra, to musimy iść tędy. O, kolejny kot. Jak ja uwielbiam koty. To są po prostu... Takie fajne zwierzęta. Zwłaszcza w tej grze. A dobra, biblioteka jest na wprost. Niestety w tej grze się ujawnia główna wada Bandicama. To, że on podczas ładowań, tak samo było w Tribes i w wielu innych grach, że no jak zacząłem tutaj nagrywać Bandicamem i się zaczęło ładować, no to niestety, Jezu, po co mi tyle tych kotów? A chwila. Chwila. A jakbym go wypuścił?
O tak, bo ten mod ma jedną ciekawą rzecz. Ma jedną ciekawą rzecz. Ponieważ tutaj jakby są rzeczy z Apocalypse Weekend i tam właśnie mamy takie wściekłe koty. I w tej grze, w tym modzie, one już na samym początku są wściekłe. No masz łapówkę! Okej, okay, idziemy do biblioteki oddać książkę. No i piękna biblioteka. Ciekawe w ogóle, co to jest za książka. Jest jakiś tytuł podany? Nie. Pewnie 50 twarzy geja albo coś w tym rodzaju. O, kto... Ignorancja to siła. Koniec grafomanii. Wiedza dla durniów. Uwaga, Hitler napisał książkę. Pomyśl zanim przeczytasz. Wszystko fajnie, pięknie. Ale główny problem jest taki, że wasze tabliczki, wasze pieprzone tabliczki są z drewna. Ale wiecie co? Powiem wam tak. Ja jako ta osoba myśląca, która ma rozum i godność człowieka... O Jezus Maria! Przepraszam, ale czy na przy dobieniu amunicji też nie cierpi ekologia? No i widzi... Dobra. Aresztuję cię. No chyba cię powaliło, człowieku. Chyba cię powaliło. Ja tu przyszedłem oddać książkę i nie idę nigdzie siedzieć. Fikcja. Siema. Tak. Jezu, znowu. A podobałoby ci się, gdyby to tak. Fikcja, fikcja. Gdzieś tutaj był fajny dział. Tylko muszę go znaleźć. Tu jest biuro bibliotekarzy, ale chwila. Chciałem wam pokazać jedną rzecz. Gdzie to cholera było? Teraz muszę to znaleźć. Nie pytaj! Gdyby zrobili tutaj jakiś easter egg, że załóżmy, tak jak było w Return to Castle Wolfenstein, że tam, o, zakazane, że w jednej misji w tym miasteczku była książka i można ją było wcisnąć i wtedy się pojawiała półfikcja. Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. I się wtedy pojawiał ten... pojawiało się przejście sekretne. No nic, i tak będę musiał... Dobra, na razie tego nie znajdę. Ale i tak pewnie będę musiał tamtędy przejść. Okej, to minąłem to biuro bibliotekarzy, a już dawno powinienem tam być. Także gruba sytuacja, nie powiem. Siema. Ty mnie nie szukasz. To nie ja. Dobra. To jednak było u góry. Znaczy, jestem u góry, ale to było u góry wyżej. Gdzie zamierzaliście iść na obiad? Jak to jest? Jak się odsymasz, to mam... Uwaga! Hej, uważaj! Mhm. A chcesz skosy? Tu jeszcze jestem grzeczny, jeszcze jestem grzeczny. No dobra, zabiję paru policjantów, no, i tych świrów, ale ogólnie to starałem się tego nie robić, no, to oni mnie sprowokowali. Jestem dobrym chłopak, tylko mnie ludzie wkurzają. Gdzie jest to biuro bibliotekarzy? Chwila, czemu ta półka się tak świeci? A jakbym w to uderzył? No nic, no bardzo się wyróżnia, ale to chyba nic nie znaczy. A może coś znaczy, tylko ja o tym nie wiem. No ja pierdzielę! Gdzie to było? Uwielbiam tak... Uwielbiam takie miejsca, gdzie wszystko wygląda tak samo. O, to chyba tutaj. No właśnie! Jak zbudować bombę? Nie no, to jest oczywiście przypadek, nie? XXX! Panowie, jest teraz internet. Naprawdę nie musicie w tym celu wypożyczać książek. Nie, żebym miał coś przeciwko temu. Jednokierunkowa.
Biuro bibliotekarzy. Poszukuję biura bibliotekarzy. To była ta bomba. W ogóle fajnie, że przeznaczyli na to osobne pomieszczenie z osobnym działem. To naprawdę świetny pomysł. Ej, idiota! Ej, serio, ja się zgubiłem i nie wiem, gdzie iść. Jak... To jest właśnie typowy polski let's player. Nie nauczy się nawet, jak tutaj grać i ciesz się, bo polski Zagrajmer właśnie tak zrobił. Ała! A może to tutaj? A może nie? Właśnie, to jest to, od czego powinniśmy zacząć, czyli od początku. I wtedy byśmy... Wtedy zawsze człowiekowi się przypomina, gdzie ma iść. Albo i nie. Ale nie, no to biuro bibliotekarzy musi być u góry, nie ma innej opcji. Science fiction. A to było gdzieś w fikcji, ogólnie w fikcji. No szlak by to trafił. Ej, no serio. Wszystko tutaj wygląda dokładnie tak samo. Ja naprawdę się nie orientuję, gdzie ja jestem. Słuchaj, małpo, zaraz wkurzasz mnie. No właśnie. Teraz już nie przeczytasz żadnej książki, bo nie żyjesz. Prosimy zachować ciszę. I dlatego właśnie zabijam dyskretnie. Nie używam jakichś karabinów czy czegoś, tylko właśnie dyskretnie zabijam. Dobra, jak znajdę, to ten. Myślę, że to będzie dobry moment, żeby... przyciąć film, żeby po prostu tutaj nie lamić. Jak znajdę, to będę nagrywać dalej. No, wreszcie mi się udało. To rzeczywiście jest na piętrze, ale nie na tym. Ale mniejsza, no. Jesteśmy już u celu. Tutaj byśmy weszli na górę. Tutaj mamy właśnie biuro bibliotekarzy. I powiem wam tak, że strasznie korci mnie, żeby to zrobić. I po prostu to zrobię. Mów mi, Tom Cruise. Ale spokojnie, proszę pani. Tutaj tylko zabiorę posiłek. Ej, proszę się tak nie miotać. Ja chcę tylko książkę oddać. I zaraz w sumie ją oddam. Rany, nie było tak źle. Gdzie ona jest? A, tutaj jest. Na którym to się wyrzucało? A, już wiem. No i proszę. Książeczka oddana. No ale to nie jest koniec naszych problemów, o nie. Ja tutaj tak normalnie, kulturalnie się zachowałem. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Przepraszam za spóźnienie, ktoś wysadził moje auto. No, to takie codzienne. A, przepraszam, ktoś wysadził moje auto z takim stoickim spokojem. A, spoko. Też mi się to dwa razy przytrafiło. Każdemu się to przytrafi. Nie to, co załóżmy guma, czy uderzenie w inne auto. Niestety. Niestety troszeczkę nas tutaj podpalili. W sensie nie nas, ale... bibliotekę. I teraz oczywiście standardowo wykorzystam mój tłumik. A nie, na tą spluwę nie mogę tłumiku. Dobra, no to... Ahaha! Dobra, idziemy walczyć. A. Rozumiem, że to kot tak ją dobił, a nie amunicja. No nic. Okej, okay, tu... Tu ja bym chyba nie chciał być, tak szczerze mówiąc. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby zajmowała tyle, co ty. Właśnie, to jest piękne w tej grze, że zawsze dostajesz nagane. Znowu sejfujesz! Jak sejfujesz? Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby zajmowała tyle, co ty. To jest piękne po prostu. To jest genialne. Coś z tymi kotami trzeba zrobić, nie?
ja je wykorzystuję w bardzo kreatywny sposób. A jest w ogóle taka możliwość w tej grze, żeby samymi kotami strzelać. To pamiętam, że się dało, tylko nie wiem jak. Nie sejfowałeś przed chwilą? No to było trochę przed chwilą, to nie była także. Oj, ale mogę go w ogóle nie strzelać, no ale kto to wiedział. Dobra, mamy dużo amunicji do pistoletu, to... Panie Adam! Proszę przestać. Ja jestem bardzo tolerancyjny, otworzyłem się na jego kulturę, ale moja kultura też musiała zostać uszanowana, więc... teraz tak, jak tutaj się szło? Tędy nie. Tędy nie. Tu chyba jakoś. Tu się chyba. A właśnie, tu się szło jakoś po tym. Tak jakoś. Niestety tutaj pierwsza nasza styczność z ogniem. Nie sejwowałeś przed chwilą? I po prostu giniemy. Nie, że się palimy, możemy się ugasić, tylko giniemy. Nie, dobra. Trzeba na nich coś lepszego. No właśnie. Taka ładna błyszka była. Ich co? Szlak. Macie wy rozum i godność człowieka? Oj. On trochę wygląda jak... On trochę wygląda jak hieroglif. Ej, tak serio, nie? No dobra. Pani bibliotekarka. Witam. Panią nie będę zabijać. Znowu sejfujesz. No to teraz może jakieś życie czy coś? A, zapomniałem, że nie mam czym go uzupełnić. No to mam problem. A! Znaczy w tym przypadku akurat się podpaliłem, ale są takie miejsca, że wchodzisz w nie i od razu giniesz. Ewentualnie faję zdrowia mógłbym wykorzystać. Ciekawe, czy mógłbym tym jednym ciosem... Nie ma koktajlu Mołotowa! O Jezu! To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Potem będę tego żałować, no ale cóż. Ty głupia szmato. O właśnie. Wszyscy to mówią. Trochę ich tu jeszcze pewnie będzie, ale za chwilę będzie wyjście. Za chwilę okaże nam się tutaj wyjście. O, ty masz fajną broń. Masz fajną broń, tylko że do niej jest niestety mało amunicji, przynajmniej na tym etapie. Jak tu się wychodziło? Wiem co myślisz, ale wiesz co? No, tu jest już wyjście, no spoko. No to oddaliśmy książkę także. Git. I znowu... Nie możemy się po prostu dogadać? Kolejni... Na których powinniśmy uważać. Na nich uważał. No to chyba na dzisiaj możemy zakończyć. Do następnego.